Mam tu magazyn filmowy dołączony do Dresdner na Christen. No i parę słów może o telewizji w Niemczech, ponieważ na co dzień nie oglądam telewizji, więc była to trochę atrakcja. No i w obcym języku to zawsze jest atrakcja, żeby trochę pooglądać. No i wieczorami właśnie tam w Dreźnie. No i troszkę może o telewizji. Telewizja niemiecka ma coś w rodzaju telewizji publicznej, która nie jest państwowa, ale jest publiczna, jest trochę pro publico bono. Nazywa się ARD, to jest skrót od Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Kiedyś to się nazywało troszeczkę inaczej chyba, o ile dobrze pamiętam, ale nie, to się akurat nazywało tak samo, ten związek Arbeitsgemeinschaft, dosłownie wspólnota pracownicza. Tak? I członkami ARD jest 10 stacji, one wszystkie mają trochę podobne nazwy, WDR, BR, RBB, SWR i tak dalej. WDR to Nadrenia Północna Westfalia, BR to Bawaria, RBB to Berlin i Brandenburg, Brandenburgia. SWR to Nadrenia Palatynat i Badenia Württembergia, czyli to jest Südwestliche Deutschland, Südwestdeutschland. MDR to jest prawdopodobnie Mitteldeutschland, czyli Thuringia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, czyli środkowe Niemcy dosłownie. NDR, Dolna Saksonia, czyli pewnie Niedersachsen. Hamburg, Mecklenburgia, Pomorze Przednie i Schleswig-Holstein. HR Hesja, SR Saara. Słuchajcie, Saara ma własną tą. RB Brema. I jeszcze taki mały psiunek jak Brema, najmniejszy land. I Deutsche Welle. Jest to dla zagranicy. Takie coś mają Niemcy od 50 roku. I w ramach tego najważniejszy jest oczywiście program, który Niemcy nazywają obecnie Das Erste po prostu, czyli pierwszy, w sensie Das Erste Kanal. Zazwyczaj słowa obcego pochodzenia, tak jak słowo kanal, mają bardzo często rodzaj nijaki, więc Das Erste. No i najpierw to się nazywało NWDR i to było Nordwestdeutsche Rundfunk. Może dziwić, czemu większość niemieckich telewizji ma w nazwie właśnie to R i albo RF na końcu, co oznacza Rundfunk, czyli radio. No bo cóż, no tak samo jak BBC, zaczynać trzeba od czegoś, tak? Trzeba zaczynać od radia. W przeciwieństwie do BBC nie jest tak, że mamy kanały BBC, które są komercyjne, kanały BBC, które są publiczne. Tutaj nie. Tutaj jest w ramach ARD robi się publiczną telewizję. Tak to może być, ale tak to można powiedzieć. I to jest kompletnie oddzielne od stacji typu ProSieben na przykład, czy RTL, które są czysto komercyjne. No i tutaj zawsze, co ciekawe, by się wydawało, że takie codzienne sprawy, a właśnie może być ciekawe, jakie są różnice na przykład z polskim programem telewizyjnym, miałem już dawno, dosyć dawno w ręku, ale pamiętam. No tutaj zobaczcie, się zaczyna od soboty, nie wiem czy u nas się zaczyna od soboty, nie pamiętam. Sonnabend, może być równie dobrze Samstag, ale widać, ci wolą Sonnabend. No są czasem takie regionalne różnice, tak jak januar, a w Austrii się mówi Jänner. Na przykład na styczeń. No to tak samo tutaj. No i Das Erste, są tu głównie stałe takie różne rzeczy, Tagesschau, Das Wetter, Sportschau i tak dalej. Jest Kryminał, ein Krimi aus Portugal, ale wcale nie jest aus Portugal, tylko jest Floriana Baxmeyera, film niemiecki. Tylko się nazywa Ein Krimi aus Portugal, Kryminał z Portugalii. W ogóle dominują produkcje albo niemieckie, albo anglosaskie. Mało jest produkcji ze świata romańskiego. To jest dosyć, może być ciekawe.
Bardzo dużo jest kryminałów w niemieckiej telewizji. Zna zatrzęsienie, dużo więcej niż u nas i nie ma różnicy, czy to są komercyjne, czy publiczne. Mord Komisjon Istanbul na przykład, Mord am Bosforus, Krimi Raje, czyli cały rząd kryminałów. Kryminały są niemiecką specjalnością i jakby w sensie publiczność bardzo sobie je ceni już od XVIII wieku. Zauważono, że często jak nawet włoskie czy francuskie sztuki wkładano na deski teatrów XVIII-wiecznych Niemiec, to zawsze było więcej morderstw i co się stało i co się stało. Więc to jest kraj wręcz obsesyjnie na punkcie kryminałów. Można chyba tylko ze Szwecją i Danią porównać. Jest także to tyle Das Erste. Potem mamy ZDF. Na ZDF-ie mamy Alte Herzen rosten nicht, czyli stare serca nie rdzewieją, określone jako melodram. Potem mamy Rosenheim Cops, czyli policjanci z Rosenheim, 17 odcinek z 30 odcinków. Bergdoktor, nieśmiertelny doktor z alpejskiej wioski, tak? Bergdoktor. Jest bardzo dużo tych południowych. ZDF to jest Central Deutscher Rundfunk, co prawda, a nie południe, ale i tak przebijają się te liczne koprodukcje niemiecko-szwajcarsko-austriacko-włoskie. Jest ich bardzo dużo. Potem na przykład jest ZDF nadawał 10 września o pierwszej Bericht vom Parteitag der CDU in Hannover. W Hanowerze miało spotkanie CDU. W Hanowerze CDU raczej nie wygrywa. Wygrywa SPD i może właśnie dlatego CDU tam ma zjazd. Czemu nie? Potem mamy RTL. Tutaj mamy, co tutaj mamy ciekawego. Mamy na przykład, no mamy oczywiście RTL Aktuell i Wetter, czyli prognozy pogody i wiadomości. Tutaj mamy o 20.15 Dein Sie wissen nicht, was passiert. Der Spaß geht weiter. Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel und Quizrunden mit ungewissen Ausgesang stellen. Także mamy show taki quizowy i tych shows jest bardzo dużo w niemieckiej telewizji. Jest taki, oglądaliśmy taki taki quiz, który się nazywał Jäger, czyli łowca, i tym Jägerem był taki ekspert, który w pewien sposób walczył z zawodnikiem, żeby zawodnik nie zebrał za dużo punktów. Jeżeli Jäger też odpowiedział dobrze, no to już nie było tak wysoko punktowane, jak kiedy zawodnik odpowiedział dobrze, a Jäger nie był pewien. I tutaj jest na przykład film akcji na Sat 1. Na Sat 1 mamy Das Große, a najpierw mamy Das Große Backen, czyli wielkie pieczenie, czyli kurs i konkurs gastronomiczny. No ale 20.15 mamy już taką, Sat 1 jest taki mocno komercyjny i mamy Ant-Man and the Wasp, Człowiek Mrówka i Osa, action film, czy tam action film USA. O 22.35 mamy Hangover 3, czyli na nasze to było Cuts Vegas, tylko trzeba było potem zmieniać miasto, jego Cuts Vegas w Bangkoku i tak dalej. Tutaj oni nie zmieniają tego tytułu, jest po prostu Hangover 3. Mimo że po niemiecku to byłby Katzenjammer w sumie, nie? I tyle. Po naszemu jest tylko taki skrót z niemieckiego zresztą i dlatego głupio to tłumaczyć, prawda? To jest, my mówimy tylko początek Katzenjammeru, czyli dosłownie kociokwik, nie? Katzenjammer. Moglibyśmy mówić kociokwik, a nie kac. Potem mamy na ProSieben jest jakiś 10 Jahre Duell um die Welt, Joko und Klaas blicken zurück. Tak, jakiś tutaj, nie wiem co to właściwie ma być, jakiś tutaj,
Na Voxie mamy Transporter 3. To jest też action film z Jasonem Strathamem. Potem mamy Moonraker z Jamesem Bondem, z Rogerem Moorem i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo, bardzo popularny jest właśnie. Zobaczę, czy znajdę jakąś komedię albo kryminał ze świata romańskiego, ale raczej nie znajdę. Jest więcej produkcji niemieckich w stosunku do anglosaskich niż w Polsce polskich w stosunku do anglosaskich. To może być zaskakujące dla Was, bo często Niemcy lubią pozować za takich, to są już w połowie Anglikami trochę, albo Amerykanami. Jest bardzo zabawne, bo oni na przykład mówią, jak są te filmy, to Steve and Sandra kehren sich zurück und wir werden Sandra und Steve wieder begegnen. Jest to śmiesznie wygląda, że mogliby już powiedzieć Sandra und Steve, a oni nie, Sandra und Steve wieder begegnen. No właśnie, że im się to nie robi, nie robi się im wieder begegnen potem. To jest niesamowite, że oni tak przeskakują co chwilę. My tak nie mówimy, tak nie mówimy na przykład Robert i Sandra poszli do kina i potem spotkali tam Briana i to i na przykład i Kevina. Tylko mówimy, spotkali Briana i Kevina. Nie wiecie, o co chodzi. Śmieszny efekt. Specjalnością niemieckiej telewizji oprócz quizów i kryminałów jest też to, że i to kryminały są głównie niemieckie. W tej dziedzinie Niemcy mają najwięcej procentów w stosunku do anglosasów. Liebe auf vier Pfoten. Dlaczego miłość na czterech łapach? BR to jest to, Brema chyba. Czyli to jest publiczna telewizja i nadaje Liebe auf vier Pfoten o 20:15. Miłość na czterech łapach. Niemcy są specjalistami, jeżeli chodzi o takie śmieszne filmy, gdzie podkłada się głosy pod psy. I psy stare mówią głosem takiego, wiecie, takiego emeryta z Hanoweru 68-letniego, a młode psy mówią głosem jakiejś młodej dziewczyny czy coś. Tego typu filmów jest dużo, dużo więcej niż jest to cała gałąź filmowa, której nie ma w innych rejonach. Tutaj mamy Liebesfilm. Czasami są śmieszne określenia, bo jest melodram, jest krimi film, jest Liebesfilm, jest i action film. I action jest napisane z angielskiego, chociaż równie dobrze mógł być Handlungsfilm albo Aktionfilm, no ale nie ma. Jest Mission Impossible tutaj jako action film i action jest napisane przez po angielsku. I teraz jest ProSieben amerykański, futbol amerykański. Dużo ProSieben jest w ogóle taki amerykański, dużo nawet amerykańskie sporty, których nikt poza Amerykanami na całym świecie nie ogląda, to oni pokazują. Ciekawe, czy pokazują też IndyCar, co jest w Polsce nieznane nawet fanom Formuły 1, jak się okazało niedawno. W tym rozmowie nie wiedzieli w ogóle, że jest coś takiego jak IndyCar, że Amerykanie mają własną Formułę 1. W każdym razie, gdzie jeżdżą też Europejczycy, bo nie tylko Kanadyjczycy, Brazylijczycy, Amerykanie, ale także Holendrzy, jakiś tam był Francuz i tak dalej. Dobra. Także American Football dominujący, ProSieben od 19 aż do 1 w nocy, w niedzielę 11 września, no to robi wrażenie. Może dlatego, że 11 września, a może dlatego, że ProSieben jest zawsze taki amerykański. Ciekawym, słuchajcie, zjawiskiem jest Heimatfilm, czyli film nostalgiczny, by można powiedzieć, ale film nostalgiczny, film małej ojczyzny, tak? Heimat to jest takie miejsce, gdzie się urodziłeś, taka mała ojczyzna i to jest jako film taki nostalgiczny i tak dalej. Ciekawe, że jako Heimatfilm był zakwalifikowany film, gdzie
chyba, nie mogę teraz tego filmu znaleźć, ale jakaś Rosemary, czy jakiej tam jedzie na pół roku do Szwecji, a więc jaki Heimat, nie, jeżeli do Szwecji. No ale dobra, także tak to wygląda. No i oczywiście dokuraje, report raje, tak i tak dalej. Krimi raje, Tatort, to jest bardzo popularne. Tatort, czyli miejsce czynu, dosłownie miejsce zbrodni na RBB, czyli Rundfunk Berlin-Brandenburg, czyli publicznej. I w ogóle stosunek publicznych telewizji, tych 10 do tych niepublicznych, jest dosyć wysoki, można powiedzieć. Można powiedzieć śmiało, że nasza telewizja polska, jako w sensie co możemy polskojęzycznego w niej zobaczyć, jest bardziej skomercjalizowana, a nie mniej. Co jest dla mnie zaskoczeniem, jak sobie to zacząłem trochę analizować. No bo mamy Das Erste, publiczna, potem mamy ZDF, też publiczna, potem RTL, niepubliczna, Sat 1, ProSieben i Vox oczywiście nie, ale potem mamy ZDF Neo, mamy na przykład WDR, SWR, HR, także jest tak RBB, BR, NDR, MDR. To są wszystko publiczne. Dopiero potem mamy Dreisat, Arte, jest ZDF Info, no to też jest publiczny, jest Phoenix, czy też Phoenix, jak Niemcy mówią, i czyli tak pół na pół, słuchajcie, połowa telewizji jest de facto publiczna. Co ciekawe, te MDR-y i inne WDR-y, czyli te z Niemiec zachodnich albo środkowych w tym przypadku, Mitteldeutscher Rundfunk albo Westdeutscher Rundfunk, na przykład, albo RBB, czyli Berlin-Brandenburg, albo BR, czyli Brema. Wszystko to w ramach HRD, czyli tej właśnie grupy współpracy prywatnych, ale publicznych. Prywatnych, ale publicznych telewizji. Nie ma tutaj, bo to dopiero państwowe byłoby. To nie są państwowe, to są takie, że pewnie jakieś dotacje dostają, ale to tyle. Więc można to jeszcze w ten sposób robić. To te regionalne kawałki tego ARD są rzeczywiście regionalne, nie tak jak u nas, że można się zastanawiać. Rzeczywiście mówią coś o życiu tych regionów, więc to też jest siła niemieckiej telewizji. Także reasumując, telewizja wcale nie jest taka zła. Widać, że jest raczej nastawienie na ludzi powyżej 40 albo przynajmniej powyżej 30. Quizy są nie takie ciągle jakieś misie, zonki, kwiczenie, dżingle, pierdoły, tylko rzeczywiście są pytania, rzeczywiście jest wiedza na przykład. Także gdyby przyszedł Marsjanin i nauczył się niemieckiego i polskiego, i obejrzał quizy w telewizji niemieckiej i w polskiej, to by stwierdził, że Niemcy są inteligentniejsi od Polaków. Takie niestety miałem wrażenie. Także, ponieważ rzeczywiście było podawanie informacji, były infos angeben, a nie żadne tam kwiczen i kwaczen i w ogóle. Jingle i zonki i tak dalej, i telefony do... No oczywiście telefony do przyjaciela są, bo są milionerzy, ale Niemcy mają mnóstwo quizów podobnych do milionerów z mniejszą ilością pierdół, jak na przykład ten Jäger, na przykład ten łowca, o którym wam mówiłem. Tego jest bardzo dużo, dużo tego typu quizów, jak milionerzy, tylko mniej wydziwianie. Także dobrze to wygląda. U nas to z tego typu to było tylko 1 z 10. Takie rzeczywiście dane dajesz i dajesz, wiesz, nie wiesz, a nie, że telefony do przyjaciela i inne takie pierdoły. Dobra, to tyle chyba, jeśli chodzi o niemiecką telewizję, także znaki rozpoznawcze, dosyć ambitne quizy w porównaniu z telewizją włoską, które kiedyś dużo oglądałem. Włoskie quizy są wyjątkowo durne.
I nie ma też takich nasiadówek jak w angielskiej i włoskiej telewizji, gdzie ciągle jakieś dwie grupy siedzą naprzeciwko siebie i dyskutują o wszystkim i o niczym. Jest jakiś ważny problem społeczny i jest kilku ludzi, którzy coś tam o tym wiedzą i mnóstwo ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą w ramach jakiejś źle pojętej równości. Tego nie ma w niemieckiej telewizji. Jest mniej infantylna niż brytyjska i włoska. Nie ma fioła gastronomicznego, co się dziwię, bo w reklamach niemiecka telewizja, jak reklamuje wypieki, czy jedzenie, czy mięsko, czy słodycze zwłaszcza, to człowiekowi aż Niagara śliny leci, ale nie ma na przykład aż tylu tych Nigelów, Nigel Lawson i tak dalej, takich rzeczy. Są raczej skromniejsze te backend showy i tak dalej. Natomiast tak, nie widziałem też jakichś takich, co jest manią Brytyjczyków, jakiejś odnowy domu, że dom jest odnawiany. Takich programów, co, no to wiecie, u nas jest program o odnowie restauracji, tak, przez Magdę Gessler, która sama wygląda, jakby miała jajecznicę we włosach i wygląda wyjątkowo nieapetycznie. Natomiast jeśli jeszcze program za kuchenne rewolucje, takiego show może gdzieś jest w Niemczech, ale nie ma tego dużo, takich bzdur. I nie ma właśnie tej manii odnawiania ciągle mieszkań i tak dalej. Także konsumpcjonizm rządzi w niemieckich sklepach, ale nie tak bardzo w telewizji, można powiedzieć. No, także generalnie kryminały, mówiące zwierzątka, zwłaszcza psy, ludzkimi głosami. Niemcy to wyraźnie kraj psów, a bardziej niż kotów, co jak wiecie mi to tak średnio pasuje, ja bardziej jak Japonia, kraj kotów, Nekoła, prawda, i Nekoła, Nekoga Sukides, a Hunde to tak Hüllen Hunde raczej, psy piekielne. W każdym razie Niemcy są bardziej Hunde i to właśnie te mówiące psy ludzkim głosem to jest takie dosyć typowe dla ich telewizji. Morze kryminałów, całe serie kryminałów niemieckich i nie niemieckich. Jeżeli jest jakikolwiek kryminał, który kiedykolwiek gdzieś był, to w niemieckiej telewizji się pojawi jeszcze Columbo, jeszcze Conan, jeszcze mnóstwo innych kryminałów, przepraszam, Canon, bo Conan to jest taki amerykański program pogaduszkowy, taki late night show. No a chodzi o Canon. To w Canonie główną rolę grał ten, który grał w Gliniarzu i Prokuratorze prokuratora później, jako już stary. Z Jackiem Scalią tam później grał. No i ten, też tam Gliniarz i Prokuratora też można znaleźć właśnie. Czyli jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek zrobił kryminał, to raczej się on pojawi. Zdziwiłem się, że nie ma w ogóle kryminałów skandynawskich w całym programie przez cały tydzień. Także to mnie trochę zdziwiło, że nie ma na przykład Verbrydelse duńskiego. No ale także mają własne i ewentualnie sięgną po anglosaskie. Jest też dużo Jamesa Bonda i dużo tego typu rzeczy. To by był znak rozpoznawczy. No dobrze, to mniej jest natomiast superbohaterach, tego jest mniej. Tam rzeczywiście był tam człowiek coś tam kontra osa, ale to właściwie tyle. Mało jest Supermanów, Batmanów, to mnie zdziwiło też. No ale to może tydzień tak wyszedł. No nic, teraz jak wiadomo, oczywiście z powodu śmierci królowej to trochę się programy zmieniają, prawda? Ale tak to wygląda. No tak, ale u nas, no to prawda, to prawda, że telewizji, no ja też nie oglądam telewizji, a jestem po 35 rokiem. Roku. Porównuję to, co pamiętam, kiedy jeszcze kilka lat temu oglądałem, z tym, co dzisiaj widziałem w Saksonii. No to tyle. Za chwilę o tym, o czym mogą Drezdańczycy przeczytać w lokalnych wiadomościach, w gazecie.